O Stworzycielu, duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan, i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz. Zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz. Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz. Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. Szczęść Boże. Dziś mamy czwarty dzień w ostatnim tygodniu przygotowania się do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi. Dziś tytuł jest Jezus Chrystus jest centrum i celem życia duchowego. Przypominajmy sobie, że pierwszy dzień rozważaliśmy o miłości Boga Ojca, która się manifestowała w życiu swojego Syna Jezusa Chrystusa, przede wszystkim przez krzyż i zmartwychwstanie. I potem ważność krzyża w życiu każdego, każdej osoby, aby mogła naśladować Pana Boga i chodzić Jego drogami do doskonałości. I potem jeden z darów, wczoraj rozważaliśmy o Eucharystii, jak święty Ludwik przez swoje dzieła proponuje różne fragmenty, aby medytować, aby pogłębiać te teksty, aby mogli rozumieć po jednej stronie serce świętego Ludwika, który nas prowadzi do Jezusa. Dziś Jezus Chrystus, jak mówiłem, jest esencją naszej wiary, chrześcijaństwa, czyli poznać osobę Jezusa Chrystusa. Co znaczy poznać? Przede wszystkim poznawać Jego nauki, wymagania moralne, które nam proponuje, i to znaczy przede wszystkim chodzić Jego drogami, mieć osobiste relacje z naszym Zbawicielem, z naszym Mistrzem, bo On nas uczy, jak żyć na tym świecie i przede wszystkim poznawać, znaczy poznawać tożsamość Pana Boga. I wystarczy, możemy wziąć na przykład credo i czytać, medytować z tych tekstów i możemy mieć jakieś wiedzę intelektualnej, która jest bardzo potrzebna i potem doświadczyć
w naszym życiu, w naszym sercu bliskość Pana Boga, jak Zbawiciel, jak Mistrz i tak dalej, bo każdy tytuł, który Kościół daje do naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest bardzo ważny i mówi nam coś, mówi coś do nas. Co jeszcze nam Pan Jezus objawia? Że każdy jest powołany, aby się zjednoczyć z Jezusem już tutaj na ziemi i aby stać się Synem Bożym w Synu Jezusu, bo objawia nam Ojca i przez to Jego Słowo pokazuje nam, że On jest jedyną i prawdziwą drogą, prawdą i życiem. I święty Ludwik proponuje w Miłości i Mądrości Przedwiecznej, numer 11-12, aby medytować, jakie spojrzenie on ma na Pana Jezusa. Posłuchajmy z jego ust, właśnie z jego serca, tą miłość, którą ma dla Pana Jezusa. Mówiąc o ważności poznania, które nas prowadzi, jak wcześniej mówiliśmy, do miłości, aby mogli kochać całą swoją istotą Pana Jezusa. Poznanie mądrości przedwiecznej jest nie tylko najszlachetniejsze, najsłodsze, lecz także najbardziej użyteczne, najpotrzebniejsze, bo życie wieczne polega na poznaniu Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, jak mówi święty Jan, Ewangelista. Bo to jest życie wieczne, poznawać. Tutaj już na ziemi jesteśmy jednym krokiem w niebie. Ciebie znać jest doskonałą sprawiedliwością, a zrozumieć sprawiedliwość i moc Twoją jest korzeniem nieśmiertelności. Jeśli więc chcemy naprawdę mieć życie wieczne, to poznawajmy mądrość przedwieczną. Jeśli chcemy mieć doskonałość świętości na tym tu świecie, poznawajmy mądrość. Jeśli chcemy mieć w sercu korzeń nieśmiertelności, miejmy w umyśle poznanie mądrości. Znać Jezusa Chrystusa, mądrość wcieloną, to znać dosyć, znać wszystko. A nie znać Jego, to nie znać niczego. Więc ważność poznawać Pana Jezusa ma za to cel. A celem jest, że wiedzieć, poznawać Jezusa, poznajemy samego siebie. Bo Kościół uczy, że tajemnica człowieka, bo każdy człowiek jest tajemnicą, nawet dla siebie samego. Tylko w prawdziwym świetle Ducha Świętego Pan Bóg nam pokazuje, kim naprawdę jesteśmy. Pokazuje nam, jakiś jest cel nasze egzystencje tutaj na tym świecie. Tylko Jezus, Słowo wcielone, może nam oddać wszystkie odpowiedzi naszych pragnień, głębokich pragnień, pragnień serca. Dlatego więcej poznajemy Boga, Jezusa Chrystusa, więcej poznajemy nas samych. A to jest ważne, aby mogli w wolności oddzielić się od tego świata i przygotować swoją duszę na wieczność. Więc dlatego Jezus zaczyna mówić pierwsze Jego słowo, zdanie w momencie Jego mowy publicznie jest, aby się nawracać i aby uczestniczyć w tajemnicy Jego życia, w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, bo to jest pierwotny plan Boga Ojca wobec Ciebie, wobec każdego. Dlatego i jest
to ważne i misja Kościoła przede wszystkim jest podkreślać nieustannie to, co nas oddziela od prawdziwego szczęścia, od Jezusa Chrystusa. A to jest grzech. Nigdzie nie możemy przestać mówić o wrogu naszej duszy. A to jest grzech, który jest w sercu człowieka. To jest grzech, który jest na tym świecie. Mówić o strukturach grzechów i przede wszystkim o to istoty duchowej, która się nazywa diabeł, szatan, który jest głównym nieprzyjacielem i chce, bo nienawidzi, chcesz widzieć śmierć twojej duszy, mojej duszy. Chce zniszczyć to, co jest najświętsze w duszy każdego człowieka, a to jest, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dlatego i w prawdziwym swojej książki święty Ludwik, przedziwny sekret różańca świętego mówi na kolejny sposób o ważności te troskie każdego, aby się troszczyć i dążyć do celu, do celu naszego życia tutaj, a to jest być doskonałym. Dlatego w numer 65 święty Ludwik mówi: główną troską pobożnej duszy jest dążenie do doskonałości. Bo Jezus mówi: bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Ten obowiązek jest zawarty w wieczystym dekrecie naszego przeznaczenia, jako jedyny nakazany sposób, ażebyśmy zdołali osiągnąć wieczną chwałę. I święty daje przykład, jak święty Grzegorz z Nisy z dziękiem mówi, że jesteśmy malarzami. Malarzami. Nasza dusza to jest jak płótno, cnoty są kolorami, a kopiowany oryginał to Jezus Chrystus, który doskonale obrazuje Ojca Przedwiecznego. Zatem, jak malarz, musimy zrobić ten portret, aby ten portret w naszej duszy był jak najbardziej wierny. I stawiamy oryginał przed sobą, a to jest Jezus Chrystus. I tutaj Maria nam pomaże, aby namalować cnotę, uczucia i wszystko, co jest związane z Panem Jezusem w naszym sercu, w naszej duszy. Dlatego Montfort jako wielki promotor duchowości maryjnej jest świadomy, że każde nabożeństwo do Marii musi nas prowadzić do Jezusa Chrystusa i jeśli to nie jest tak, a musi być, bo wiemy, że Maria jest matką, jest pokorną sługą Pana, a tylko Jezus jest Zbawicielem i tylko On jest Panem, On jest Alfą i Omegą. I w traktacie numer 60-61 właśnie Jezus Montfort mówi, kim jest naprawdę Jezus. I tam możemy zobaczyć, jak On kontempluje serce Pana Boga i kim jest naprawdę Jezus bio dla Niego. I On to świadczy przez całe swoje życie. I to nabożeństwo, właśnie jak mówiłem, musi nas prowadzić do Pana Jezusa. I na końcu numer z tajemnicy Marii, numer 66, też Montfort, tutaj możemy, proponuję, aby medytować każdy, aby widzieć, Montfort zrobi w formie modlitwy, znaczenie, kim jest Maria w życiu każdego i jej ważność, rola w życiu wierzącego. I proponuję, aby nie przedłużyć, proponuję, aby sami to przeczytać i korzystać z tych skarbów.
Niech was Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża ochroni swoim macierzyńskim sercem. Szczęść Boże. O Jezu żyjący w Maryi, przyjdź i żyj w sługach swoich, w duchu Twojej świętości, pełni mocy Twojej, w doskonałości dróg Twoich, w prawdzie cnót Twoich, w jedności tajemnic Twoich. Panuj nad wszelką potęgą nieprzyjacielską, w duchu Twoim, na chwałę Ojca. Amen.